Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Adam Szurpicki, jestem radcą prawnym w Okręgowej Izbie Radców Prawnych we Wrocławiu. To jest nasz pierwszy odcinek, pierwsze spotkanie, w którym chciałbym przybliżyć Wam zmiany dotyczące rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ciągłych szkoleń farmaceutów zatrudnionych w aptekach i hurtowniach farmaceutycznych. Taką najważniejszą rzeczą minister zdrowia poszerzył i możliwość uzyskiwania punktów od nowe formy, mianowicie podnoszenie kwalifikacji przez staże i praktyki zagraniczne w ośrodkach prowadzących takie staże. Kolejną formą, która została wprowadzona, jest indywidualna prenumerata czasopisma naukowego z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu, wymienionego w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych. I tutaj mamy odwołanie do ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki. Jeżeli chodzi o punkty, tutaj mamy możliwość zdobycia 5 punktów edukacyjnych z tytułu, nie więcej jednak niż 10 punktów edukacyjnych w jednym okresie edukacyjnym. Co do kolejnych istotnych dla Państwa zmian. Na przykład wyrównano ilość punktów za uzyskanie tytułu specjalisty, stopnia naukowego albo tytułu profesora nauk farmaceutycznych. Będzie można uzyskać wówczas 50 punktów. Został doprecyzowany również termin składania wniosku o przedłużenie okresu edukacyjnego i to właśnie myślę, że Państwa może zainteresować. Taki wniosek składa się obecnie z uzasadnieniem i termin to nie później niż w ostatnim miesiącu okresu edukacyjnego. Musicie Państwo wiedzieć, o ile ten okres maksymalnie może być przedłużony. Jest to okres maksymalnie 24 miesięcy. Wniosek ten składa się oczywiście do prezesa Okręgowej Rady Aptekarskiej, której jest się członkiem. Najważniejsze to jest to, o czym była mowa i nawet Naczelna Izba Aptekarska wydała stosowny komunikat. Nadal będzie można uzyskiwać punkty za pomocą internetu i tam dostępnej bazy szkoleń. To, że w nowym rozporządzeniu mówi się o seminariach, wykładach, nie znaczy to, że muszą one być prowadzone jedynie w formie stacjonarnej, w izbie aptekarskiej lub w innym miejscu, w którym jest to szkolenie przeprowadzane. Nadal będzie możliwość skorzystania ze szkoleń drogą elektroniczną i o to się Państwo nie musicie martwić. Zmiany dotyczą też ramowego programu ciągu szkoleń. Zakres się nieznacznie zmienił. Zapewne już Państwo wiecie, że nie ma w nim szkoleń dotyczących homeopatii, natomiast pojawiły się nowe obszary, takie jak wyroby medyczne, suplementy, diety i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz badania kliniczne. Co do Waszych wątpliwości, bo które na pewno się pojawiały, ilość punktów i inne zagadnienia dokładne, precyzyjne odsyłam do rozporządzenia, nie ma konieczności powtarzania tego. Możecie się z tym na spokojnie zapoznać, jest tam odpowiednia tabelka w załączniku. To tak pokrótce. Dziękuję za uwagę.